Jedną z atrakcji 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zakopanem był koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej. Na Dolnej Równi Krupowej pojawiło się również stoisko Straży Granicznej. O tym, co można było tam zobaczyć, opowiedział nam rzecznik prasowy komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza, major Krzysztof Kowalczyk. Straż Graniczna gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy ponad granicami. Gramy dosłownie, bo z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej dysponujemy tutaj w Zakopanem własnym punktem informacyjnym, gdzie zapraszamy wszystkich chętnych. Jest sprzęt, są środki transportu. Chętnie odpowiemy na wszelkie nurtujące zainteresowanych pytania. Wystawiliśmy na aukcjach fantastyczne propozycje. Serdecznie zapraszam do licytacji. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie możemy pomóc i czujemy się potrzebni. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej ma swoją siedzibę w Nowym Sączu, ale swoim kunsztem reprezentuje w skali całego kraju oraz poza granicami całą Straż Graniczną. Punkt, który Państwo tutaj obserwujecie, to jest punkt informacyjny Straży Granicznej dla wszystkich zainteresowanych. Są tutaj koledzy z placówki Straży Granicznej w Zakopanem.